Oby tylko to boisko nie przyniosło wielu kontuzji. Przypadek tutaj będzie grał rolę. Kuba, nie na kozio! Gdzie on jest normalny ten? Kurwa, nie bądź, żeby ja go dać! O Jezu, nie można zagrać tych piłek. Brawo, Kepa! Pan to wycie, nie? Nie, Justynka, jak się czujesz? Ja się czuję bardzo dobrze. Tak? Wolne dzisiaj? No. Tu pracuje się cały rok. Cześć, godzina 7. Jesteśmy w Tuchowie, zbiórka przed meczem i wyjazdem do Mroczy. Wszyscy zwarci, gotowi, więc ruszamy. No zobaczmy, jakie boisko. Będzie coś z tego? Grząsko nie jest chyba, co? Aktualizacja, my już w Mroczy, mamy godzinę 10:10. Droga przebiegła pomyślnie, pogoda też dopisuje, za chwilę zawodnicy wybiegają na rozgrzewkę i pokażemy wam kilka szczegółów. Jak tam okres przygotowawczy przed rundą? Wydaje mi się, że bardzo dobrze popracowaliśmy. Jesteśmy, wydaje mi się, że w punkt przygotowani, co mam nadzieję, że dzisiaj pokażemy. Czyli już jesteście przygotowani na 100%, już żadnych rezerw nie ma, tylko na 100% od razu wchodzicie w sezon. No, miejmy nadzieję, że tak. Dobra, panowie, zaczynamy zabawę. Czekaliśmy na ten moment prawie niemalże 2 miesiące, tak? Po to trenujesz, po to grasz, żeby grasz meczowo. Gramy, trenujemy, bo lubimy, ale gra się piłkę po to, żeby wygrywać. Prezesie, jaki wynik? Ja jak zawsze jestem, że tak powiem, sprawiedliwy. Wygra lepszy. 3-0. Nie chcę tutaj powiedzieć. Wygra jedną bramkę, wygra lepszy. I tego się trzymajmy. Ja uważam, że o związku z tym boiskiem, to uważam, że duży przypadek tutaj będzie dużo grał rolę. Na pewno nie piłkarskość. Nie. A kierownik, jaki wynik? Kierownik, o! Kierownik dobrze wróży. Strzel mi jedną bramkę więcej i będzie dobrze. Tak jest. Może dwie, jak dobre wiatry będą. A wieje dzisiaj to. Może no, dwie. To będzie dzieci chodzi. No, tak samo jak prezes powiedział, też jedną bramkę więcej. Tak. Trzeba śmiało. 4-0, 3-0. 1-0. No, maset. O, komisyjnie. Klasa. Pędzaczek, torba. Klasa, nie? Dziękuję. W torbie jest kontrakt. Dobrze. Proszę wypełnić i oddać torbę. Co się dzieje? Jest Dawid, no co się dzieje? Mecz się dzieje za chwilę. Aha. Jest Dawidek. Lubię jak cierpi po prostu. No, to jest chyba za karę. Nie, no to jest czołowy zawodnik. To Pośla, to lubię to, co trzeba. Dobra, dawać panie, jedziemy. Jak boisko, panie Mateuszu. Boisko jest widać, boisko słabe, niestety. Oby tylko to boisko nie przyniosło wielu kontuzji. Dobrze, że mamy fizjoterapeutę z nami, masera. Dobrze, i dyrektora sportowego, który nie szczędzi na fizjoterapeutów. Nie szczędzi. Może nie być piłkarza, ale fizjoterapeuta musi być. To jest przemyślana polityka, no po prostu prowadzenia klubu. Bierzem przykład ze wschodu akurat, jeżeli chodzi. Ze wschodu? A przed nami mecz 1/8 finału Okręgowego Pucharu Polski. Gospodarzem spotkania jest Tarpan Mrocza, który na co dzień występuje w klasie okręgowej. Rywarem Tarpanów jest ekipa czwartoligowej Tłuchowi Tłuchowo. To potrafimy, to co umiemy najbardziej. Będzie dobrze.
i będzie dobrze. Tylko każdy, kurwa, od samego początku musi być zaangażowany. Tym bardziej, że wiemy, na czym gramy, o tym już nie gadamy, bo nie mamy na to wpływu, ale kurwa, prostota dzisiaj, prostota, kurwa, jak trzeba, to wypierdalam w kukurydzę. Panowie, kurwa, od samego początku, zobaczcie, kurwa, jesteśmy razem, tylko od samego początku trzeba pokazać charakter. Zapierdalamy, jeden za drugim, kurwa. Dawaj, panie, kurwa, wychodzimy, kurwa, po zwycięstwo, zapierdalamy. Serducho, panowie, zostawiamy na boisku, kurwa. Charakter, jest panie, wielka panie, rodzina, panie, tylko dawać, panowie, uwierzyć w to. Pokażmy, kurwa, od początku, mocno, dawaj! GZT! Ucho, ja! Tarpan Brocza, 1/8 okręgowego pucharu Polski. Tarpan gra z Cuchowią Buchową. Fasidato, 17-11. A piwę! Przejdzie! Nie ma szans, żeby te kurwa... Frize! Blisko piwi twoja! Brawo! Dasz, dasz. Brawo! Brawo, Dawid! Kurde, dobre! 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 Brawo, dobra, dobra! Brawo, brawo, brawo! Zostaw! Nie daj mu! Dawaj, dawaj! Dobra, wróć! Brawo, Szymek! Brawo, Szymek! Panie, musimy iść na te długie piły, Szymek! Mazi! Mazi! Boczne! Patrz, to nie chce jebana wpaść. Kurwa! Środek? Dobra! Teraz, teraz! Mocno! Jest! Ej, ty! Dobre! Trzymaj! Nie brawa cię! Dobra, to nie! Plecy! Jest! Brawo, brawo Marcinek, brawo Kepa! Brawo! Swoje, swoje! Swoje gramy! Brawo! Dobra! No nie! Co nie, czy się wywiał pani sędzią? Panie sędzio! Kurwa, nie budzi się drugiego dać! Kurwa! Jeszcze raz! Patrz, gamba, kurwa! O Jezu, jak to nie można zagrać to piwo. Nikogo nie było na sparcie, nie? Miłosz, lepsze piłki! Już ty! Ale po co było weź chyba wody? Nie bój się, Wojtek! No kurwa, z tego loka pociągnij, ja pierdolę. Pan to wytnie, nie? Dawaj, końcówkę, ej! Koniec pierwszej połowy, po pierwszych 45 minutach Tarpan Brocza przegrywa z Puchowią Tłuchową 0-1. I tam ten szał był też taki, pamiętasz? Który to strzelał? Też Marciniak? Marciniak. Głąb sam na sam. O nie. Tempo 210. Brawo, Klaudek! Palpitacja serca. Będzie co rozmasowywać. Brawo! Dawaj, nie zatrzymuj się. Brawo, jedź! Jezu! Opóźniaj, Graj! Dawaj, Janusz! Dawaj! Janusz! Dawaj, Janusz! Dawaj! Dawaj, Janusz! Dawaj! Okej, mocno! Brawo! Kuba, nie na kozio! Mamy! Brawo, Guilherme! Ja pierdolę! Kurwa, Gola w tym meczu strzelił debiut pierdolny, to była bramka z rzutu karnego. Nie! Dzięki, trener! Jaki wynik, bo zapomniałem? 1-0. Skąd kierownik wiedział? U wróżki byłem.
jest. I Damiano? Z kibicami pod kredkę lecimy normalnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, jedziemy! Kto wygramy? Słowie! Kto? Kto? Słowie! 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 Dziękujemy! 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 Brawo, brawo, panie, brawo! Tak jest, o to właśnie chodzi. Kibice z Tarpanu, Tarpan z kibicami, jak zawsze. Donio! Donio! Brawo! Brawo, prezes! Dobra, dobra, brawo, prezes! Brawo! Tak to jest wylosować słabszy zespół. Panowie, mam takie jedno! Bardzo ważne pytanie! Kto wygrał? Kurwowia! 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 Brawo! Brawo, panie! Zawsze można lepiej wylosować, nie? Brawo! Blisko zabało, panowie! Nie rzucie mi tego! Nie rzucie mi tego! Dzień. Kierownik wytypował 1-0. No i nie wiem dlaczego, jeżeli dobrze, no to może być zdobyć koszulkę, bo była nagroda do wygrania. O. Także może mu się uda, nie wiem, który tam z kolei był. Ale warto w Tuchowie grać, komentować i wygrywać. Tak. Tak? Oczywiście. Najważniejsze zwycięstwo, przejście do kolejnej rundy Pucharu Polski. Na bardzo ciężkim terenie pod względem stanu murawy, bo naprawdę, żeby była zwałowana, by była dobra, ale to no dzisiaj nie mogliśmy tej naszej piłki zagrać, którą gramy na co dzień, ale jest najważniejsze 1-0 i z tyłu bardzo dobra gra defensywy, także na 0 mecz wygrany i czekamy teraz na dalsze losowanie Pucharu Polski oraz na rozpoczęcie ligi, którą za tydzień gramy. U siebie. Trenerze, jakieś dwa zdania o meczu? O właśnie, trenerze, jak trener ocenia debiut? Pierwszy mecz mroczy. Debiut zwycięski. A najważniejsze są zwycięstwa w piłce, także cieszymy się z tego bardzo. Mecz może nie był jakiś efektowny. Wojsko bardzo nam nie pomagało, trudne warunki, tak? Strzeliśmy o jednego gola więcej od przeciwnika i z tego się cieszymy. Czekamy teraz na następny mecz. Dziękuję. Dawid? Jest dobrze. Ale skupimy się na tym, co teraz przed nami. Będzie jeszcze lepiej. Powodzonka i do zobaczenia. Prezesie. Tak. Jak mecz? No uważam, że to był ciężki bój. Ciężki. Tu nie było jakości gry, tylko można powiedzieć, że duża gra przypadków. I myślę, że kto zdobył tą pierwszą bramkę, to rzeczywiście jakby zwyciężył. Więc gratuluję też drużynie, która przegrała, bo uważam, że pokazali się od dobrej strony i uważam, że jeżeli będą tak grać, to mogą być w czwartej lidze już niedługo. Także gratuluję. A tak naprawdę gratuluję naszej drużynie, bo zasłużyła na zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję. Niekorzystne warunki na boisku nam nie przeszkodziły. Przeciwnik stawiał opór, ale ostatecznie po bramce Dawida Kiepina wygrywamy 1-0 i meldujemy się w ćwierćfinale okręgowego Pucharu Polski. Przeciwnika poznamy niedługo. Trzymajcie się.